Dzień dobry. Otwieram dziewiątą sesję dziewiątej kadencji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w dniu dzisiejszym. Sesja zwołana jest na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. Witam serdecznie szanownych radnych. Witam panią radną powiatową. Witam panią przewodniczącą Komitetu Osiedlowego Nowy Świat, media, pracowników, pana sekretarza. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum Rady. Obecnych jest 14 radnych, nieobecna jest pani Ewa Świder. W związku z tym Rada ma możliwość skutecznego podejmowania uchwał. Przypominam, że sesja Rady Miejskiej jest transmitowana na żywo, nagrywana. Administratorem danych osobowych utrwalonych na nagraniach jest burmistrz Rabki-Zdroju. Dane osobowe przetwarzane są w celu transmisji i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Przypominam, że podczas sesji obowiązuje zasada przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych. Jednocześnie proszę, aby każdy radny, który będzie dzisiaj zabierał głos, pamiętał o włączaniu mikrofonu w momencie zabierania głosów. Porządek obrad. Szanowni Państwo, na wniosek radnych chciałbym przegłosować zmianę kolejności punktów porządku obrad w następujący sposób, aby projekt uchwały nr 83 w punkcie 4 podpunkt 5 przenieść do punktu drugiego po projekcie uchwały nr 79. Także ten projekt uchwały byłby zaraz po uchwale w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju. W związku z tym porządek obrad wyglądałby następująco. Punkt pierwszy, otwarcie dziewiątej sesji. Punkt drugi, sprawozdanie burmistrza Rabki-Zdroju z działalności międzysesyjnej. Punkt trzeci, podjęcie uchwały na wniosek członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. To jest w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza Rabki-Zdroju w związku z budową drogi gminnej w Chabówce. Punkt czwarty, podjęcie uchwał na wniosek burmistrza Rabki-Zdroju. W podpunkcie pierwszym, w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju. W punkcie drugim, w sprawie pokrycia w 2025 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W punktach kolejnych, w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od transportu, od środków transportowych, w sprawie zmiany uchwały nr 57/459/22 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 października 2022 roku. Następnie w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 września 2023 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rabka-Zdrój, w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, w sprawie zmian w budżecie gminy Rabka-Zdrój na 2024 rok, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka-Zdrój. W punkcie piątym interpelacje i zapytania radnych i w punkcie szóstym zamknięcie sesji. Bardzo bym prosił o przegłosowanie w tym kształcie, który przeczytałem, porządku obrad. Bardzo proszę o przyciśnięcie przycisku, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje.
Ktoś jeszcze? Dziękuję bardzo. Wniosek został poparty wszystkimi głosami za. W związku z powyższym dzisiejszy porządek obrad będę prowadził w tej zmienionej wersji. Zamykam punkt pierwszy, otwieram punkt drugi porządku obrad. Sprawozdanie burmistrza Rabki Zdroju z działalności międzysesyjnej. Bardzo proszę pana burmistrza o przedstawienie. Panie przewodniczący, szanowni radni. Sprawozdanie z działalności burmistrza za okres od 30 października 2024 do 26 listopada 2024. W okresie międzysesyjnym wydałem 15 zarządzeń jako organ wykonawczy gminy w sprawach finansowych z rejestru dotyczącego planu finansowego na rok 2024 realizowanego przez Urząd Miejski w Rabce Zdroju, 5 zarządzeń, zmian w budżecie gminy Rabka Zdrój na 2024, 2 zarządzenia, zmiany wykonania uchwały budżetowej gminy Rabka Zdrój na rok 2024, 3 zarządzenia, zmiany planu finansowego na 2024, rachunków dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy, 2 zarządzenia, zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Rabka Zdrój, 1 zarządzenie, przyjęcia projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka Zdrój i przedstawienie go Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Rabce Zdrój, 1 zarządzenie. Przyjęcie projektu budżetu gminy Rabka Zdrój na 2025 rok i przedstawienie go Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Rabce Zdroju, 1 zarządzenie. W wyżej wymienionym okresie jako kierownik urzędu wydałem 3 zarządzenia w sprawach zasad rachunkowości dla potrzeb realizacji projektu Małopolski Program Wspierania Uczniów, dla potrzeb realizacji projektu Zwiększenie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania niespodziewanych wydarzeń i sytuacji kryzysowych, dla potrzeby realizacji projektu Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w gminie Rabka Zdrój, zarządzenie dotyczące powołania komisji przetargowej dla zadania pod nazwą Remont drogi gminnej ulica Gorczańska w kilometrażu od 919 do 1090 metrów w miejscowości Rabka Zdrój, zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze audytora, upoważnienie osób do działania w imieniu burmistrza wydałem. Upoważnienie dla pana Bogusława Waksmunckiego, sekretarza Rabki Zdroju, do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz uwierzytelniania dokumentów przyjmowania i analizy oświadczeń majątkowych. Pełnomocnictwo dla pani Barbary Łopata, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabce Zdroju, do jednoosobowego reprezentowania burmistrza Rabki Zdroju przed wojewodą małopolskim we wszystkich sprawach związanych z realizacją programu Opieka Wytchnieniowa dla jednostek samorządu terytorialnego, edycja 2025. Wydałem pełnomocnictwa, przepraszam, tu nie było, z tego z orgu nie było. Informacja na temat realizacji ważnych spraw prowadzonych przez Wydział Geodezji Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami. Nadanie 10 numerów porządkowych, uzgodnienie lokalizacji sieci i przyłączy 30, wydanie zgody na przejazdy 3 i decyzje podziałowe 7. Prowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wydziału IRG. Zostało wszczęte i zakończone drugie postępowanie na zadanie pod nazwą zakup wraz z dostawą wyposażenia PPOŻ na potrzeby jednostek OSP z terenu gminy Rabka Zdrój. W postępowaniu złożono 2 oferty. Oferta pierwsza, Tronus Polska, spółka z o.o. Warszawa, cena ofertowa 362 440,42 zł. Druga oferta, MatPOŻ Rżgów, cena ofertowa 192 689,39 zł. I jako najkorzystniejsza została wybrana oferta druga, MatPOŻ Rżgów, cena ofertowa 192 689,39 zł. W chwili obecnej trwają procedury w celu podpisania stosownej umowy. Zostało wszczęte drugie postępowanie na zadanie pod nazwą wykonanie prac budowlano-konserwatorskich ogrodzenia zabytkowego budynku Willa Konary w Rabce Zdroju. W postępowaniu złożono 3 oferty. Oferta pierwsza, firma inżynieryjno-remontowo-budowlana Stangut Zakopane, cena ofertowa 217 077,02 zł. Oferta druga, Sonia Piotr
Omelak, Lipnica Wielka, cena ofertowa 192 355 złotych 22 groszy. I oferta trzecia, fioletowi.pl, spółka z o.o. Knurów, cena ofertowa 196 800 zł. W chwili obecnej trwają procedury przetargowe. Zostało wszczęte postępowanie na zadanie pod nazwą remont drogi ulica Gorczańska w kilometrażu 919 m do 1090 miejscowości Rabka Zdrój. W postępowaniu złożono 8 ofert. Oferta pierwsza, podhalańskie przedsiębiorstwo drogowo-mostowe Nowy Targ, cena ofertowa 315 200 zł 34 grosze. Kolejna, wielobranżowe przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe Janda Janina Duda Ostówka 271 000. Firma handlowo-usługowa Kośmider Stanisław Kośmider Rabka Zdrój, cena ofertowa 268 273 zł 1 grosz. Czwarta, Sonia Piotr Omylak, Lipnica Wielka, cena ofertowa 341 940 zł. Piąta oferta, firma handlowo-usługowa Jurtek Teresa Paternoga, Rabka Zdrój, cena 229 395 zł. Szósta, konsorcjum firm Profexim, spółka jawna, firma jawna Duda Kraków i partner Bildex Dariusz Duda Ostówka, cena ofertowa 245 922 zł 63 grosze. Siódma, firma handlowo-usługowa Marek Hajda Stęczyn, cena ofertowa 252 398 złotych 57 groszy. Oferta ósma, Zybut Kamienica, cena ofertowa 292 998 złotych 66 groszy. W chwili obecnej trwają procedury przetargowe. Zostało wszczęte postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na zadanie pod nazwą świadczenie powszechnych usług pocztowych na przesyłki pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym w 2025 roku dla Urzędu Miejskiego w Rabce Zdroju. Są to negocjacje z Pocztą Polską. Odbywać się będą 29 listopada 2024. Zostało wszczęte postępowanie na zadanie pod nazwą kompleksowe zimowe utrzymanie przejezdności na terenie sołectwa Rdzawka w sezonie zimowym 2024-2025. Termin składania ofert do 29 listopada 2024. Ponadto w wyżej wymienionym okresie zajmowałem się następującymi sprawami. Uczestniczyłem w jubileuszu stulecia urodzin mieszkanki Rabki Zdroju w 9. Rabczańskiej Kweście, w forum wójtów, burmistrzów i prezydentów, w galerii pod aniołem, w rozstrzygnięciu konkursu plastycznego, co oznacza dla mnie niepodległość, w posiedzeniu Rady Nadzorczej Szpitala Miejskiego, w otwarciu szałasu Związku Podhalan, w uroczystości związanych 106. rocznicą odzyskania niepodległości, w zebraniu mieszkańców osiedla Słone, w uroczystości gali Święta Małopolski, spotkałem się z dyrektorami szkół i przedszkoli, w jubileuszu 75-lecia Teatru Lalek Rabcio, w jubileuszu 15-lecia Chóru Cantabile. Uczestniczyłem w konferencji rozpoczynającej realizację projekt pod tytułem Bezpiecznie i ekologiczne pogranicze, w spotkaniu z dyrekcją PKP, w Krakowie odebrałem nagrodę w konkursie Eco Hero zorganizowanym przez Gazetę Krakowską i Urząd Marszałkowski. Spotkałem się z panią rektor Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu. W Radzie Nadzorczej ZWIK uczestniczyłem w Święcie Orkiestry Dętej OSP Rabka Zdrój. W Brzesku uczestniczyłem w Zgromadzeniu Wspólników SIM Małopolska. I wczoraj z Zakopanem z panią skarbnik podpisaliśmy umowę z drugim wicewojewodą małopolskim w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi za przekazanie sprawozdania. Zamykam punkt drugi. Otwieram punkt trzeci. Podjęcie uchwały na wniosek członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Jest to uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza Rabki Zdroju w związku z budową drogi gminnej w Chabówce. Uchwała projekt nr 78 na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego, Rada Miejska w Rabce Zdroju uchwala co następuje. Po
rozpatrzeniu w paragrafie pierwszym. Po rozpatrzeniu skargi z 27 sierpnia 2024 roku opatrzonej numer Urzędu Miejskiego w Rabce Zdroju org.1510.4.2024 przekazanej zgodnie z właściwością do Rady Miejskiej w Rabce Zdroju na działalność burmistrza Rabki Zdroju w związku z budową drogi gminnej w Chabówce, po zapoznaniu się z dokumentacją związaną ze skargą, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznaje skargę za bezzasadną. W paragrafie drugim. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rabce Zdroju, zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi, zawiadomienia skarżącego o sposobie rozpatrzenia skargi i przesłania skarżącemu wraz z zawiadomieniem odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem. W paragrafie trzecim poucza się skarżącego o treści artykułu 239 paragraf 1 KPA, zgodnie z którym w przypadku, gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności, organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy bez zawiadomienia skarżącego. I paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania do członków komisji skarg i petycji? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę o przyciśnięcie przycisku. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Przepraszam. Nie zeszkodzi. Ale skoro zielony, to znaczy, że za. Skoro szuka zielonego znaczku, to znaczy, że za. Nie uznajemy głosu. Ktoś jeszcze nie oddał głosu? Pani Ewo, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta 10 głosami za, przy 1 sprzeciwie i przy 3 wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 3 porządku obrad. Otwieram punkt 4. Podjęcie uchwał na wniosek burmistrza Rabki Zdroju. W punkcie 1. Uchwała w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabce Zdroju. Projekt ten został omawiany wczoraj szczegółowo i zmiany do tego projektu na komisji budżetowej. Bardzo proszę o opinię w tej sprawie pana przewodniczącego. Witam Państwa serdecznie. Opinia przyszła jednogłośnie pozytywnie, więc projekt przyszedł pozytywnie wczoraj. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos co do tej uchwały jeszcze? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do procedury głosowania. Bardzo proszę o przyciśnięcie, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Dziękuję bardzo. Uchwała przeszła jednogłośnie 14 głosami za. Szanowni Państwo, chciałem zgłosić wniosek o 20-minutową przerwę w celu kontynuacji dalszych uchwał. Żeby nam to płynnie poszło, pewne rzeczy chciałem, żebyśmy uzgodnili tutaj z panem burmistrzem. Proszę o... A musimy przegłosować, tak pani mecenas? Nie trzeba. To w takim razie ogłaszam 20-minutową przerwę. Bardzo bym prosił, żeby na sali pozostali radni,
Pani skarbnik, no pracownicy mogą zostać. Właśnie mi się wydaje, że powyżej 10 minut, także trzeba przegłosować, panie Pawle. Mi się wydaje, że powyżej 10 minut. Głosujemy przerwę, tak. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Proszę o przyciśnięcie, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Dziękuję bardzo. 14 głosów za. W takim razie ogłaszam 20 minut przerwy. Bardzo proszę gości, jeżeli można, na te 20 minut. Będzie nam łatwiej.
Szanowni Państwo, kończymy przerwę. Przepraszam Państwa, że troszkę przedłużyło się, ale to są rzeczywiście bardzo ważne sprawy dla gminy, podatkowe, jeżeli chodzi o śmieci, i tutaj musieliśmy pewien konsensus wypracować. Dlatego wznawiam obrady i przechodzimy i kontynuujemy dalej punkt czwarty. Podjęcie uchwał na wniosek burmistrza Rabki Zdroju. W tym momencie jesteśmy przy punkcie drugim, uchwała w sprawie pokrycia w 2025 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Proszę o pana burmistrza o głos. Panie przewodniczący, szanowni radni. Państwo żeście ten punkt tam przesunęli w porządku, ale w związku z tym proponuję, jeżeli można, proszę o wycofanie tego punktu. Dziękuję panie burmistrzu. Oczywiście wnioskodawca w każdym momencie może wycofać projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Wycofania nie przegłosowujemy, bo pan burmistrz może wycofać i każdy wnioskodawca może wycofać. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości była szeroko omawiana wczoraj na komisji budżetowej. Chciałem zgłosić wniosek do tej uchwały. Ta uchwała zakłada wzrost stawek w stosunku do roku 2023 o 10%. Taką propozycję zaproponował pan burmistrz, natomiast propozycja ze strony mojej i radnych jest 6%. 6%. Bardzo proszę o przegłosowanie takiej stawki do tej uchwały. Tylko napisać projekt. Tak, bo to musi być później rozbite. Wniosek radnych o zmiany w projekcie uchwały. Może zostać tylko taki tytuł, czy dopisać jeszcze to propozycja 6%? Może być dopisane 6%. Propozycja zmiany 10%. Z 10% na 6%. W związku z tym proporcjonalnie każda pozycja, to już pani z podatków będzie musiała proporcjonalnie jak gdyby w tych pozycjach po prostu porozbijać, tak żeby wyszło 6%. I bardzo proszę, w takim razie przystępujemy do przegłosowania tej zmiany, tej autopoprawki do tej uchwały. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję bardzo. Wniosek przeszedł 8 głosami za, przy 2 sprzeciwnych i 4 wstrzymujących się. W takim razie teraz będę prosił o przegłosowanie całej uchwały łącznie z tą autopoprawką. Przystępujemy do głosowania. Po zmianach, tak. Bardzo proszę o przyciśnięcie przycisku, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Dziękuję bardzo. Uchwała przeszła 8 głosami za, przy 5 przeciw i jednym głosie wstrzymującym się. Dziękuję bardzo za podjęcie uchwały. Przechodzimy do kolejnej uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Ta uchwała również wczoraj szeroko była omawiana na Komisji Budżetowej. Poproszę o opinię w tej sprawie. Opinia na komisji przeszła niejednogłośnie negatywnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Natomiast nasza propozycja tutaj mojej radnych, żebyśmy tutaj głosowali w takiej
wersji, jaka została przedstawiona przez pana burmistrza. W związku z tym przystępujemy do... A jeszcze może bym prosił, czy ktoś chce zabrać głos w sprawie tej uchwały. Pan Marek Ciepliński, bardzo proszę. Tak, ja chciałbym podkreślić, że z uwagi właśnie na obawy ze strony przedsiębiorców, podkreślam, że podniesienie takich podatków może skutkować wycofaniem się tych firm z naszego rejonu. Dziękuję. Dziękuję panie Marku. Wczoraj na komisji jeszcze tylko tyle dodam, że była propozycja, żeby spotkać się, żeby mieszkańcy wiedzieli, spotkać się z przedsiębiorcami, którzy są zainteresowani, żeby z nimi przedyskutować, jakie by widzieli warunki, żeby oni tutaj do nas wrócili. No bo rzeczywiście był taki moment, że jak zostały podniesione te stawki, zwłaszcza od busów, no to nam ci przedsiębiorcy stąd, że tak powiem, odeszli. I żebyśmy z nimi przedyskutowali, co zrobić, żeby oni tutaj do nas wrócili. I pewnie takie spotkanie w nowym roku zrobimy. Dowiemy się po prostu, czy tak, co ich boli, jakie są warunki, bo rzeczywiście trzeba się starać, żeby z tego tytułu też mieć dochody w przyszłości. Wszędzie musimy szukać tych dochodów, żebyśmy na inwestycje mieli. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Panie Marku, jeszcze? Właśnie chcę tu podkreślić, że takie spotkanie po podwyżce podatków, no może już nie, tutaj w ogóle nie za... No, nie obniżka, panie Robercie, podwyżka jest podatków. Jeszcze pan Janusz. I tutaj tak jak mówię, że ja jestem przeciwko podniesieniu, ewentualnie utrzymaniu tych podatków. Rozumiem, dziękuję. Panie Januszu. Ale panie Marku, to tak nie do końca ma pan rację, bo my obniżamy ten podatek z 1275 zł na 290 zł, dotyczy to przewoźników busów, czyli to jest bardzo znacząca podwyżka, po prostu żeby obniżka, żeby po prostu ich zachęcić tutaj, żeby wrócili do nas. Mogę? Panie Marku, jeszcze? Panie radny, tylko tam mamy trzech przewoźników, a w całej uchwale chodzi jeszcze o większą ilość tutaj przedsiębiorców, którym się też dużo podnosi. Od tonażu, tam od tych wózków widłowych i tak dalej, więc tutaj no, troszeczkę jest zamydlenie tej rzeczywistości. Ogólnie no będziemy obserwować, podnosi jak się to będzie większością przedsiębiorców. Tutaj. Także... Będziemy obserwować. Dobrze. Panie burmistrzu, proszę. Szanowni radni, ale tamta podwyżka była w roku 2017. Później nie zmienialiśmy. Natomiast tutaj to jest pierwsza zmiana i tak jak jeszcze wspomniał też pan radny, tam jest również też obniżka. To nie jest tylko tak, że chcemy zachować jakąś równowagę. Mam nadzieję, że to się uda wypracować. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę o przyciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została przegłosowana 7 głosami za, przy 2 wstrzymujących i 5 przeciw. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnej uchwały. To jest uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 26 października 2020 roku. To jest uchwała, która dotyczy stawki opłaty uzdrowiskowej pobieranej od osób fizycznych przebywającej dłużej niż dobę w Rabce Zdroju w celach zdrowotnych, wypoczynkowych, turystycznych lub szkoleniowych za każdą rozpoczętą dobę pobytu w wysokości 5,50 zł. Ta uchwała również była dyskutowana na wczorajszej Komisji Budżetowej i również dyskutowaliśmy tutaj nad tym w przerwie. Poproszę tylko o opinię pana przewodniczącego, żeby... Opinia tego projektu przeszła nie jednogłośnie, ale za. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania do tej uchwały? Nie widzę, dziękuję. W takim razie przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę.
Dziękuję. Uchwała przeszła 13 głosami za, przy jednym przeciwnym. Dziękuję bardzo za podjęcie uchwały. Przechodzimy do kolejnego projektu. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 27 września 2023 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rabka Zdrój. Tą uchwałę również bardzo szczegółowo omawialiśmy na wczorajszej Komisji Budżetowej. Bardzo proszę o opinię pana przewodniczącego. No tutaj komisja jednogłośnie podjęła decyzję za opinią pozytywną. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania do tej uchwały? Państwa radnych? Pani Ewa, bardzo proszę. Derda. Panie przewodniczący, ja będę przeciwko projektu uchwały, dlatego że mieszkańcy nie są poinformowani o tym, że 1 stycznia nie będą mogli w zmieszanych workach wkładać tekstylia i odzież. Urząd Miasta miał na to pół roku, żeby doinformować i mieszkańców, i po prostu nas radnych, że z dniem 1 stycznia wchodzi taki przepis. I teraz dam przykład. Odbiorca odpadów, jeżeli będzie się kierował tą ustawą, a mieszkaniec wystawi worek z odzieżą, to ma prawo nie odebrać go. A jeżeli mieszkaniec będzie sobie zbierał po troszeczkę tych ściereczek, to rok mu zejdzie na jakby za zapakowanie jednego worka. I teraz co z mieszkańcami, którzy nie mają pojazdów, zawiezienie tego na przok, bo jest taki warunek. Dziękuję. Pani radna, rozumiem pani uwagi, natomiast te uwagi raczej chyba są do następnej uchwały, bo tutaj mamy tylko zmianę projektu uchwały. Tak, to jest do regulaminu. Regulamin tak. Nam określa tylko te zmiany, które jak gdyby ustawa narzuca. No, ale czyli to jest o tych tekstyliach. Tu nie ma mowy o częstotliwości wywozu. No w regulaminie nie zostało to ujęte. Bo to no dokładnie. To określa ta druga. No druga właśnie, uchwała. Ale regulamin w tym przypadku jest najważniejszy. Bo regulamin i tak musimy przyjąć zgodnie z przepisami prawa, które się ukazały. Panie Marku. Tutaj z tych czynników, które dzisiaj tutaj wynikły podczas tej przerwy, no regulamin, chciałbym właśnie zgłosić tutaj ten wniosek, o którym tutaj mówiłem wcześniej, żeby w przyszłym regulaminie uwzględnić tutaj to, co pani radna też podkreśla, o ten jednak wywóz, lub zastanowić się i pokłonić nad tym problemem, żeby jednak mieszkańcy mogli w jakiś sposób sobie, nie musieli jeździć na przok, tylko w jakiś sposób tutaj zorganizować się mieszkańcom, żeby mogli jednak te tekstylia wyrzucać, bo tutaj mówimy w cudzysłowie właśnie o tych szmatkach i tak dalej, ale też mamy ubrania zużyte, mamy inne rzeczy tekstylne, więc... O tym dyskutowaliśmy też wczoraj, tak, i to zgadzam się, tak, wszyscy żeśmy się tutaj zgodzili, co do określenia sposobu wywozu tych tekstyliów. Tak. Nad tym się będziemy zastanawiać. I wczoraj zostało powiedziane, że my tej uchwały, gdzie jest ta częstotliwość wywozu, czy jakakolwiek inna forma wywozu, nie możemy w tym momencie zmienić, ponieważ jesteśmy związani przetargiem. Tak? Rozstrzygniętym przetargiem. Natomiast jeżeli będziemy ogłaszać nowy przetarg w styczniu, również możemy wnieść w tym samym czasie zmianę do tej uchwały, jeżeli dojdziemy do takiego tutaj konsensusu, i taki warunek też będzie do kolejnego przetargu. Pani prezes nam po prostu określi, czy to jest wzrost kosztów, czy co trzeba zrobić, bo rzeczywiście no, trzeba się zastanowić. Więc te uwagi są państwa słuszne, natomiast te uchwały dwie na dzień dzisiejszy nie możemy zmienić. Ta pierwsza uchwała, o którą teraz przeczytałem, ona tylko wprowadza
zapisy, które wynikają z ustawy. Nie częstotliwość, nie jak będziemy to wyjść, tylko to, co jest w ustawie. Czyli w ustawie doszły nam te tekstylia, to jest ta uchwała musi dostosować się do przepisów prawnych i to jest w uzasadnieniu, co wczoraj szeroko żeśmy dyskutowali. Czyli jak ma brzmieć o zużytym sprzęcie elektrycznym, elektronicznym, o meblach wielkogabarytowych i między innymi właśnie te odpady tekstyliów, odzieży do punktu selektywnego zbierania odpadów. Jeżeli będzie nowy przetarg, my możemy poprawkę, znaczy no zmienić tą uchwałę, tak? Możemy wnieść własny projekt nawet do pod obrady Rady, bo mamy taką możliwość, żebyśmy się zastanowili i wnieść własną uchwałę. Nawet. Albo po prostu pan burmistrz po prostu wniesie. To nie. No. Więc to myślę, że to mamy na uwadze, bo to wczoraj było też było podniesione. Więc. To jest po zmianach. Po zmianach. Wczoraj żeśmy dyskutowali o uchwale po zmianach. Tak. Tak. Tam dopisaliśmy te uwagi, które mogliśmy wpisać. 84 i 85 to są uchwały po zmianach. W związku z tym obecnie proszę o. Przystępujemy do głosowania w sprawie projektu numer 84. Proszę o przyciśnięcie, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Dziękuję bardzo. Uchwała przeszła 12 głosami za przy 2 głosach przeciw. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego projektu. Projekt numer 85 też jest po zmianach w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. I ta uchwała nam tutaj pokazuje, w jakiej częstotliwości i co jest odbierane. Na komisji też było podnoszone, żebyśmy po przetargu, jeżeli będziemy przetarg ogłaszać, żebyśmy też zapis zrobili taki w tym projekcie, znaczy zmianę do tej uchwały, żeby odpady segregowalne były wywożone 2 razy w miesiącu. Dlatego, że to też pozwoli nam, mam nadzieję, zmniejszyć ten tonaż śmieci zmieszanych. Bo na dzień dzisiejszy, tak żeśmy też dyskutowali, to tylko pokrótce przypomnę, że jeżeli mamy raz w miesiącu, te odpady najprawdopodobniej też, część jest wrzucane do zmieszanych i być może tutaj też jest sytuacja, że te odpady są u nas tak zawyżony ten tonaż. Więc była taka propozycja, żebyśmy spróbowali to przetestować, jak to po prostu będzie. Ale to też możemy wnieść zmianą do uchwały tej, którą podejmiemy dzisiaj, jak również to, co Państwo tutaj o tych tekstyliach mówiliście. Czy Państwo macie jeszcze jakieś pytania do tej uchwały? Widzę Pani Ewa, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, też w tym regulaminie należałoby ująć wydłużenie tych zielonych liście, żeby nie było tam na początku listopada. Ale to mamy wprowadzone. To już jest, dlatego jest po zmianach, to jest wprowadzone. Tak, i jeszcze wielogabarytowe, żeby się zastanowić, żeby nie lądowało to w lesie i w innych miejscach grabki, żeby chociaż się zastanowić, jak to zorganizować, żeby wywieźć tym ludziom po prostu. Tak, bo przecież nie ma od iluś lat w ogóle tej kwestii wywozu wielogabarytowych. Szanowni radni, jeżeli te zmiany, o których tu pani Ewa mówi i o których ja powiedziałem, będziemy procedować na komisji, to myślę, że w warunkach przetargowych musi to być określone. Żebyśmy później też nie stali przed takim dylematem, że nie możemy czegoś zmienić w regulaminie i w tej uchwale, o którą teraz podejmujemy, bo już przetarg został ogłoszony. Więc tutaj już
sygnalizujemy panie burmistrzu, że jeżeli będzie taka sytuacja, to żebyśmy to wcześniej uzgodnili. Wtedy pani prezes pewnie określi koszty, no i wtedy się będziemy na tym zastanawiać. Dobrze, ale to myślę, że na komisji to przedyskutujemy, może poprosimy panią prezes wtedy i dobrze. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa chce zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Uchwała nr 85 po zmianach. Bardzo proszę o przyciśnięcie przycisku. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję. Uchwała przeszła jednogłośnie. Dziękuję bardzo szanownym radnym. Przechodzimy do projektu uchwały nr 86 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Wczoraj na komisji budżetowej pracownik, który przygotował tę uchwałę, wyjaśnił nam, czego te zmiany dotyczyły. To jest kosmetyka, ale musiała być wprowadzona. Proszę o opinię pana przewodniczącego w sprawie tej uchwały. Projekt przyszedł jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś ma jakieś pytania do tej uchwały? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o przyciśnięcie przycisku. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję bardzo. Uchwała przeszła jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. To jest uchwała nr 87 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok. Ta uchwała również była bardzo szeroko omawiana na wczorajszej komisji budżetowej. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej tutaj w sprawie tej uchwały? Bo może jeszcze wcześniej poproszę o opinię w tej sprawie. Tak, z tą kwotą, która była wcześniej ujęta, opinia przyszła nie jednogłośnie, w sposób negatywny. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przypomnę tylko, że wczoraj na komisji budżetowej został złożony wniosek formalny o wycofanie z tej uchwały kwoty 570 tysięcy, która miała być, która jest w tym projekcie ujęta jako kwota dopłaty zakładom komunalnym do wywozu śmieci. Ten wniosek został jednogłośnie przyjęty. Natomiast tutaj oddam głos jeszcze panu burmistrzowi, żeby odnieść się do tego, co myśmy na komisji budżetowej. Panie przewodniczący, szanowni radni, to o czym rozmawialiśmy tutaj, zaproponowałem kwotę w miejsce tej kwoty 570 tysięcy, 250 tysięcy. Dziękuję bardzo. W takim razie. Tak? Bardzo proszę panią skarbnik o zabranie głosu. Będziemy przegłosowywać tą zmianę. A to, co pan burmistrz już tutaj powiedział? Poprawkę pana burmistrza. Do tych zmian, to będzie tak, zmniejszona będą ogólna kwota wydatków o kwotę 320 tysięcy, ponieważ to, co powiedział pan burmistrz, w dziale 902 było początkowo kwota 570 tysięcy, a będzie 250, więc to jest ta różnica 320 tysięcy i o taką samą kwotę 320 tysięcy zmniejszymy dochody, żeby nie robić zmiany deficytu. Czyli nie będziemy zwiększać dochodów o 355, tylko o tą różnicę. A ta kwota 300 tysięcy zostanie nam, może zmniejszymy kredyt w grudniu, no zobaczymy, na co to będzie przeznaczone. Oczywiście pani skarbnik, grudzień pokaże, jak się to wszystko poukłada. W takim razie tą autopoprawkę, którą zgłosił pan burmistrz, poddajemy pod głosowanie. Poddaję pod głosowanie. Panie Pawle, czy jesteśmy przygotowani? Dobrze, poczekajmy. To jest autopoprawka do projektu uchwały nr 87. Pokażę się na ekranie wam tytuł, czy taki ustawimy, dobrze? Moment. Dobrze.
Wniosek burmistrza o zmianę w trybie autopoprawki w projekcie uchwały, kwota 570 tysięcy na 250. Trzeba dopisać, że to jest w rozdziale 90002. Dobra, to już. Albo 900.02. Raczej tak. Pani skarbnik jeszcze pani, żeby może tak być? W rozdziale? W rozdziale, tak. W rozdziale 900.02. 900.02. Dobrze. Bez kropki. Gospodarka odpadami komunalnymi możesz dopisać. 902, gospodarka odpadami komunalnymi. To tak samo ma później odzwierciedlenie w ogólnym dziale, gdzie 500, no to już. Ale to wiadomo, że tam już pani musi te zmiany dokonać. No w tym nie musiałoby tak wszystko być. Kwota 570 to jest, na to też to jest. W takim razie, panie Pawle, że pan jest gotowy, to proszę o przegłosowanie tej autopoprawki. Zmieniam, tak jest teraz. O. Pani Elu, proszę sprawdzić, czy wszystko się zgadza. To jeszcze kropkę. Bardzo dobrze, że mamy fachowca. Trybie autopoprawki w projekcie. W takim razie głosujemy wniosek burmistrza o zmianę w trybie autopoprawki w projekcie uchwały w rozdziale 900.02 gospodarka odpadami komunalnymi z kwoty 570 tysięcy na kwotę 250 tysięcy. Bardzo proszę o przyciśnięcie przycisku, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Dziękuję bardzo. Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. W związku z tym w tym momencie przystępujemy do głosowania całej uchwały łącznie z tą autopoprawką. Czyli uchwały, panie Pawle, po zmianach. Może być. Bardzo proszę o przyciśnięcie przycisku, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Dziękuję bardzo. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024 przeszedł jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu Radnym. Przechodzimy do kolejnej uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka-Zdrój. Szanowni Radni, ta uchwała była też przez Panią Skarbnik omawiana na Komisji Budżetowej. Tak, ona się po prostu ściśle łączy z poprzednio podjętą uchwałą. Pani Skarbnik, bardzo ja tylko słówko, głos. Bo tak, ona się ściśle, tak Pan Przewodniczący powiedział, że to się ściśle łączy z budżetem, więc załącznik numer 1 też będzie uaktualniony do danych z budżetu. Ale Szanowni Radni, jeszcze w załączniku numer 2, bo o tym wczoraj nie powiedziałam, tam chcemy dołożyć jeszcze jedno przedsięwzięcie w wydatkach majątkowych razem przeciwko skutkom zmian klimatu. Na pograniczu słowacko-polskim. To, co mówiłam o tym zakupie sprzętu dla strażaków. Tak, tak. Tylko może być taka sytuacja, że faktura przyjdzie na koniec grudnia, nie zdążymy jej zapłacić i muszę ją mieć w budżecie i w starym roku, i w nowym. W starym jako zobowiązanie, a w nowym jako wydatek. Dlatego bym prosiła jeszcze o przyjęcie też tej zmiany jeszcze, bo tego nie mówiłam wczoraj, nie było przygotowane. Dziękuję bardzo, rzeczywiście Pani Skarbnik o tym mówiła dzisiaj, więc w związku z tym też musimy wnieść autopoprawkę do tej uchwały. Po zmianach, żeby to już pani skarbnik ujęła, czyli tą uchwałę głosujemy po tej zmianie, którą pani skarbnik przed chwilą nam, o której nam powiedziała. Czy ktoś z państwa radnych ma jakieś pytanie jeszcze do tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę o przyciśnięcie przycisku, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Dziękuję bardzo. Uchwała przeszła jednogłośnie. Zakończyliśmy punkt 4. Szanowni Radni, chciałem podziękować wszystkim za tak sprawne podjęcie wszystkich uchwał, które przeszły w tym porządku, który żeśmy tutaj procedowali. Dziękuję bardzo.
Zamykam punkt czwarty. Otwieram punkt piąty. Interpelacje i zapytania radnych. Bardzo proszę o zgłaszanie zapytań albo interpelacji. Pani Ewa się pierwsza zgłosiła. Panie burmistrzu, ja mam taki slajdzik. Panie Pawle, czy można prosić te zdjęcia? Czy będzie prezentacja pani Ewo? Tak, tak. Średniowiecza. Zgasić się. Co to będzie? Tam są tylko trzy zdjęcia, panie Rafale. To tam nie trzeba się usuwać. Nie, trafki, trafki. Nie, tak. To jest tylko ulica Zakopiańska. No, 4-3-3. Od reklamówki poproszę. O, panie burmistrzu, tak poruszamy się po ulicy Zakopiańskiej Bocznej. Żeby wejść do busa, czy jechać do Krakowa, czy do Nowego Targu, nie mamy możliwości przejść normalnie w butach, musimy zakładać reklamówki. Jest takie błoto, że to nadaje się po prostu do telewizji. Szła dzisiaj mieszkanka i wysłała mi zdjęcie właśnie tej reklamówki na butach. To jest jak w średniowieczu, tylko w średniowieczu chodzili w dwóch parach. Jedno było do kościoła, drugie było normalnie do chodzenia. No do tego chyba dążymy, żeby po prostu tak zamieniać buty wyjściowe na gumowce. I bardzo pana proszę, następne zdjęcie jest też. Pani szła, o, tak wyglądały buty po zdjęciu reklamówki i spodnie. I panie burmistrzu, wręcz nie proszę już, żądam jakiejkolwiek interwencji w sprawie drogi bocznej Zakopiańskiej, bo mieszkańcy żyją w domach, a przepraszam za słowo, nie w chlebie, żeby mogli tak być po prostu utytłani w błocie. Prosimy, żeby cośkolwiek, nawet płyty położyć, bo matka z wózkiem nie może przejść. Osoby starsze, które tam mieszkają z Ukrainy, jest pani starsza na wózku inwalidzkim i po tym błocie po prostu jeździ. I dzisiaj było dzwonione do Budimexu, żeby od strony torowiska ułożyć te, jak się to nazywa, płyty, nie wszerz, tylko po długości. Podobną sytuację ma pan radny z Kasprowicza, Stettmajera. Wie pan co, panie burmistrzu, ja już tracę cierpliwość i zdrowie, bo jesteśmy więźniami własnych domów przy tym, co się dzieje. I ja mam takie pytanie i wręcz prośbę, czy i żądanie, że raz na tydzień pracownik Urzędu Miasta idzie na teren budowy, czy to Kasprowicza, czy Zakopiańskiej i robi notatkę, protokół z tej kontroli, jak my tam żyjemy. Bo po prostu już mieszkańcy nie mają siły, żeby dzwonić, prosić o cokolwiek. Bo wie pan, jakie słyszę od mieszkańców? Czy my mamy burmistrza? Czy tylko mamy figuranta? I co ja mam im odpowiedzieć? No burmistrza. Nie. Panie burmistrzu, po prostu ja muszę się tłumaczyć za urząd, który nie kontroluje tej inwestycji. Od iluś lat? Od 2 lat dokładnie. I nie ma, prosiłam kiedyś, nawet pan przewodniczący mówił, żeby kontrolowali urzędnicy poszczególnych wydziałów. Nie ma tej kontroli. Ja muszę wysłuchiwać różne epitety, bo dzwonią ludzie do mnie. A dlaczego? Dlaczego ja mam? Jest urzędnik, który powinien to nad tym się skupić. Ja rozumiem, że jest im dołożona dodatkowa jeszcze obowiązek każdemu wydziałowi, ale mieszkańca to nie interesuje. Naprawdę. A ja tym bardziej nie będę się nadstawiała karku i jeszcze innych dzwonienia i mówienia do Budimexu czy tam do PLK, że tak jest źle, bo jest bardzo źle na terenie Rabki.
Pan dobrze wie, że nie mają mieszkańcy wody od 7 miesięcy. Teraz dopiero ten jest wiercone studnie. Ale panie burmistrzu, tydzień temu było spotkanie. To spotkanie w sumie nic nie wniosło. Dlatego, że pan dyrektor Borowiec zobowiązał się, że wystąpi o warunki przyłączu do jednego mieszkańca, który nie będzie miał nigdy studni, prosi o przyłącz do wodociągu miejskiego. Myśli pan, że przyszło? Nie przyszło. Jest już tydzień. I on dzwoni, mówi, panie Ewo, co ja mam zrobić? A ja co mam zrobić? To jest jedna kwestia, panie burmistrzu. Teraz druga kwestia kanalizacji. Projekt był przywieziony przez PKP PLK 19. Ja wczoraj, będąc w Wydziale Inwestycji, dowiedziałam się, że my nie będziemy mieć brak studzienek przyłączeniowych. Będziemy oddaleni od... Będzie ta droga, ta kanalizacja wykonana tak, że będzie między starą a nową drogą na tym zieleńcu. I teraz tak, trzy domy, ja, sąsiadka i jeszcze jedna pani, będziemy musieli pisać do PL-ki o wyrażenie zgody do przyłączu kanalizacji miejskiej, gdzie pan dobrze wie, że jest gwarancja na tą inwestycję. Kto nam da? I dlatego proszę pana, żeby pan wystąpił o skorygowanie tego projektu kanalizacji, bo nie może być tak, żeby z pieniędzy publicznych, rabczańskich podatników było zapłacane fuszera w tym projekcie. To jest druga sprawa, a teraz tak. Panie burmistrzu, na Orkana jest przebudowa przejazdu. Została usunięta kostka brukowa. Gdzie ta kostka jest, czyli Budimex ją wziął, jak będzie wykończona ta część drogi z jednej i z drugiej strony? Czy kostką, czy asfaltem? Tak jak była. Kostką, tak? Tak, zostanie no przywrócona. To, czyli na pewno nie będzie ta kostka, która była, bo ta kostka się była zgarnięta i razem z ziemią wywieziona. Ale musimy być przywrócone, otworzyć do stanu. Także panie burmistrzu, bardzo proszę, kwestia, to co panu powiedziałam odnośnie Zakopiańskiej, kanalizacji i po prostu całości tej inwestycji. Bo po prostu to się w głowie nie mieści, co się dzieje na terenie Rabki. Dziękuję. Dziękuję panie Wos. Rzeczywiście słuszne ma pani uwagi i trzeba tutaj interweniować i to w trybie pilnym. Pan Robert był wcześniej. Przepraszam, panie Łukaszu. Panie burmistrzu, ja mam takie pytanie. Czy ktoś z urzędu gminy się interesuje nowo powstającą drogą tam u nas w Fabówce, gdzie likwidują te przejazdy kolejowe tam przy Roli Palażowej, Lachówce i Worwowej? Bo jaka jest sytuacja też koło państwa W, którzy blokowali tam nową drogę, żeby tam powstała przez ich posesję? W sobotę była taka sytuacja, że tutaj mi zgłaszają mieszkańcy, że o mało do rękoczynów tam z wykonawcą nie doszło, bo poblokowali drogę dojazdową do domów, nie chcieli poprzepuszczać ludzi. Dopiero tam była interwencja policji. Drogi są zabrudzone, połamane asfalty, gdzie oni korzystają z tych dróg, można powiedzieć po 100-150 metrów nawet, bo wyjeżdżają, wywożą tą ziemię gdzieś tam sobie i trzeba by to było troszeczkę może jakoś, nie wiem, może Straż Miejską wysłać albo coś, żeby przynajmniej, bo tak jak tutaj było, dopóki było tak jak i wszędzie, dopóki było sucho, to było jeszcze w miarę znośnie, ale teraz, kiedy był śnieg, kiedy padał deszcz, jest takie błoto tam. Ja też stamtąd pochodzę, nie mieszkam tam, ale jeżdżę też od czasu do czasu i widzę to, co tam się dzieje, tam po prostu się nie da rady w tym momencie żyć. Kolejna sprawa to jeszcze jest, założyli koło tych państwa W, zrobili taki wąski przejazd, bo zlikwidowali wszystkie już przejazdy w tym momencie. Zamknęli drogę już wczoraj, gdzie nie poinformowano mieszkańców o tym. Od godziny 10 już nie było dojazdów przez żadne przejazdy, gdzie tam jeszcze wcześniej był jeden, który tam do tych dwóch za państwem W można było przejechać. Położyli
ni to można powiedzieć płyty, ni to betony, jakieś takie szwele, to goni, można zawieszenie urwać. Ja bym prosił o interwencję, to natychmiastową, dlatego że tam może się coś wydarzyć więcej niż to się wydarzyło w sobotę. Dziękuję. Dziękuję panie Robercie. Pan Łukasz. Panie burmistrzu, ja tutaj nawiążę do radnej też Ewy. Od nowo budowanego wiaduktu na Polczakówkę do restauracji, która tam jest HCB pod wyciągiem, jest podobna sytuacja. Tam też wypadałoby mieć reklamówki na nogach, żeby chodzić. Tam jest droga zrobiona, nie wiem z jakiego kruszywa, niby jest utwardzona, ale jak poleje, to jest jedno błoto. Samochody są brudne, dzieci chodzą do szkoły brudne. Wypadałoby, żeby, nie wiem, Budimex położył tam jakieś płyty, no to by było chyba najlepsze rozwiązanie, bo mówię, wysypywać jakieś tłuczeń, to nie wiem, czy rozwiąże sprawę. Płyty pewnie mają. Też bym prosił o taką interwencję. Zaznaczę też, że tam do HCB no, jeżdżą klienci, nie tylko z Rabki. Na wyciągu też jest jakaś tam skocznia, też tam odbywają się różne imprezy. No to jest wstyd po takiej drodze jeździć. No prosiłbym o interwencję w tej sprawie. Dziękuję. Panie Łukaszu. Proszę, pani Ewa. Panie burmistrzu, mam taką ogromną prośbę. Ja napisałam pismo w sprawie dyżurów aptek na 2025. Dostałam odpowiedź. Bardzo dziękuję za tą odpowiedź. Nurtuje mnie pytanie i niejednokrotnie spotykają mnie mieszkańcy i pytają, dlaczego nie mamy w soboty, w niedzielę, w święta ani jednego dyżuru apteki. A dostałam odpowiedź taką, że u nas apteki są tylko czynne w soboty. Jedna jest tylko apteka czynna do 16 w niedzielę. Więc jeżeli powiat to ustala, to ja bym bardzo prosiła, żeby w święta, w soboty, mamy na tyle aptek, że jeżeli by właściciele się pochylili nad tym, że moglibyśmy mieć w dyżury sobotnio-niedzielne i świąteczne aptek w Rabce. Jako uzdrowisko uważam, że powinniśmy mieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani Ewo. Poproszę panią prawnik w tej sprawie. Pani Ewo, szanowni państwo, jeżeli chodzi o apteki, to jest kwestia ustalania tych godzin i ustalania harmonogramów. To jest właściwość Rady Powiatu. Niemniej jednak, nawet jeżeli Rada Powiatu ustali harmonogram, który podlega uzgodnieniom, nie ma w prawie farmaceutycznym takiej możliwości, żeby wymóc na aptekarzach, czyli tak na dobrą sprawę podmiotach, które prowadzą tę działalność gospodarczą, wymóc, żeby te dyżury były. Na chwilę obecną, proszę państwa, to jest rynek dyktuje, tak? Oni uważają, że opłacalnym dyżur jest w Mszanie Dolnej, argumentują to, i opłacalny jest w Nowym Targu, bo to są duże miasta, w Nowym Targu jest szpital, co dodatkowo argumentują, że tam, no rzeczywiście, z uwagi na to, że te konsultacje mogą odbywać się w godzinach nocnych, w dni świąteczne, w niedzielę, w soboty, tak? No to jest racjonalne, żeby apteka była, no bo wtedy mają ludzie gdzie się zaopatrzyć i rzeczywiście te apteki generują jakiś zysk, prawda? Na chwilę obecną, sami państwo wiecie, że w Rabce też mamy apteki, które należą do koncernów. W sensie to nie jest jedyna, może jest jedna apteka, która jest apteką rodzinną, tak? A pozostałe to są takie, które należą do jakiejś sieci. No i oni, nawet jeżeli Rada Powiatu przyjmie harmonogram, w którym ustali te godziny pracy aptek, to później jak apteka tego dyżuru nie pełni, to prawo farmaceutyczne nie zawiera przepisów sankcyjnych ani karnych, które skutkowałyby tym, że no, wszczynamy jakąś procedurę, która nakłada zobowiązanie na aptekę, żeby ten dyżur pełniła. Oni mówią, nie mamy farmaceuty, nie ma kto pełnić dyżuru, jest to dla nas nieopłacalne, nie ma przepisów, jak możemy sobie zrekompensować straty z tym związane, więc to jest nieefektywne. Nawet jeżeli my napiszemy, tak jak państwo tu wnioskujecie, do Rady Powiatu, żeby uwzględniła to, żeby w Rabce czy w którejkolwiek innej gminie był ten dyżur świąteczny, nocny zapewniony, nie ma żadnej gwarancji, że jeżeli Rada Powiatu taką uchwałę podejmie, czy uzgodni ten harmonogram, że on będzie realizowany przez jakby podmioty świadczące te usługi. Także no niestety ta luka ustawodawcza nie daje zbyt dużego pola manewru i jakiejś w ogóle no, jakiegoś zaczątku do czegoś, żeby wymóc prowadzenie tych dyżurów. Także no niestety, tak to wygląda.
I to wiele lat, bo to, co pani sygnalizuje, to przychodzą wręcz skargi do Rady Powiatu w tym zakresie, że jest na harmonogramie, że taka i taka apteka ma prowadzić dyżur, a tego dyżuru nie ma, są dokumentowane, nieraz przychodzi tak, że ktoś robi zdjęcie zamkniętych drzwi albo że jest ciemno w środku, no ale no, nie ma jakby mechanizmu, co można zrobić, żeby wymusić ten dyżur. Także to jest z powodu uregulowań prawnych takie, jakie są, nie jesteśmy w stanie skutecznie niczego tutaj wywalczyć. To żeby państwo też wiedzieli. Dziękuję. Dziękuję pani mecenas za udzielenie odpowiedzi. Bardzo proszę pana burmistrza. Szanowni radni, myśmy zrobili kiedyś takie spotkanie z przedstawicielami aptek i efekt tego był taki, że ci, którzy dyżurowali, powiedzieli tak, że to jest nie fair. Oni dyżurują i ponoszą koszty, a ci, którzy nie dyżurują, my nie jesteśmy w stanie od nich wyegzekwować nic. I powiedzieli, jeżeli tamte apteki będą dyżurować, oni też. Jeżeli nie, to oni też będą rezygnowali z dyżurów. I stało się to, o czym pani przed chwilą powiedziała. Dziękuję bardzo. Pan Marek Ciepliński, bardzo proszę. Panie burmistrzu, chciałbym tutaj nadmienić tak samo, co tutaj wcześniej pani radna poruszała o te drogi, o to wszystko podczas prowadzonych prac budowy tutaj przez firmę Budimex i podwykonawców. Powiem może na początku tak. Wczoraj rozmawiałem z panem burmistrzem. Pan burmistrz tutaj zainterweniował do tej firmy. Efekt jest tego typu, że dowiedziałem się w ten sposób, że wykonawca, owszem, podwykonawca dostał oczywiście jakby nakaz wysypania tego klinca czy tłucznia, ale powiedział wprost, że on ma inne zlecenia i nie wiadomo, jak to będzie do dzisiaj. No dzisiaj mają termin ostateczny, zobaczymy, jak się do tego ustosunkują. Tutaj mamy tylko trzy czy cztery zdjęcia, tutaj na razie przesłałem. W ten sposób mieszkańcy chodzą. Po prostu się nie da chodzić. W poniedziałek klient też z tego rejonu, który przyszedł do mnie na zajęcia, na salę wykładową, dosłownie ściągnął buty, bo nie chciał wchodzić w tych butach nawet na salę. No jest to skandal, więc tutaj naprawdę tam kipi złością, nienawiścią do inwestora i naprawdę no tak wygląda, po prostu tak wygląda, czy pogoda, czy nie jest pogoda, w ten sposób mieszkańcy chodzą. Po wodzie, po błocie, no dla mnie jest to skandal. Ja tutaj mówię publicznie, ja bym wykonawcę przeciągnął tam w tym momencie, dosłownie przeciągnął, zapraszam tego wykonawcę i odpowiedzialnego człowieka za to, przeciągnę go po tej drodze, oczywiście w cudzysłowie na spacer, żeby nie było, że grożę, na spacer, w tych pięknych jego bucikach i garniturze. Bardzo bym po prostu chciał z tym panem się przejść, tam po prostu po tej drodze i zadam mu wtedy pytanie, jak się czuje i jak wygląda. Zrobię zdjęcia z przyjemnością. Druga kwestia, wczoraj też, tam niestety, bo mieli dzisiaj lać, szykują tam warstwę w górnej części Kasprowicza tam, pod masę asfaltową. Oczywiście wszystko się przedłużyło, ponieważ wcześniejszy podwykonawca tak zrobił, nie wiem czy to kanalizację czy nie, że zapadła się tam droga, zrobiła się dziura. Panie burmistrzu, tam jest ciemno, nie ma latarni. Dwie osoby by wpadły, nie chcę mówić kto, bo nic tam nie widać, jak się schodzi. Dwóch kierowców w ostatniej chwili zatrzymało te pojazdy. Nie ma w ogóle oświetlenia. Ja apelowałem tutaj już dużo wcześniej. Tutaj z pana pracownikiem, panem Jurcem też byliśmy na wizji wielokrotnie. Tu są protokoły z tego. Było wszystko zapisane, jest zapisane, jak widać, proszę państwa, bez skutku. Nie wiem, czy zrobią to do dzisiaj, czy nie zrobią. Jak na razie SMS-a dostałem, że na razie nic nie jest zrobione, więc bardzo bym prosił jeszcze raz o interwencję pana burmistrza, jak to było wczoraj, bo tak jak mówię, była interwencja, dziękuję za to, bo coś tam grynęło, ale tylko i wyłącznie
telefonicznie i taką, takie informacje mam też tutaj od pewnego pana. W każdym bądź razie, żeby zająć się wysypaniem tam tucznia w trybie pilnym, doświetlenie ulicy, po której się tam mieszkańcy, zresztą to nie tylko chodzi o tutaj o tą Kasprowicza, tylko ogólnie o Tettmajera, bo jak to będzie otwarte i będzie ciemno, no to w takiej sytuacji ja sobie nie wyobrażam, żeby tam się mieszkańcy tak dużego osiedla poruszali w tych ciemnościach. To byłoby pierwsze. Druga sprawa, o której też tutaj z panem Waśniowcem na wizjach lokalnych, żeśmy tu byli, też to podkreślałem tutaj, jeszcze raz bym nadmienił o doświetlenie ulicy Tettmajera w górnej części i zamontowanie reflektorów na istniejących już słupach. Tam są słupy istniejące, mieszkańcy o to też proszą i wnioskują, jak również na górnej części Kasprowicza. Też proszę o oświetlenie. Tam też istnieją słupy, na których można byłoby ewentualnie umieścić tylko i wyłącznie lampy. To jest raz. Dwa, panie burmistrzu, tutaj też wypłynął tak samo wniosek też tutaj przez pana pracownika właśnie do firmy Budimex o oznakowanie drogi, na której jest freska tak zwana między Jana Pawła a Kasprowicza, czyli tam na wysokości tego skrzyżowania, gdzie jest teraz zawężone, jest planowana tam, no, jest planowane przejście dla pieszych z wysepką. Z jednej strony umieścili znak ostrzegawczy o poprzecznej nierówności drogi, ale niestety nie ma ograniczenia prędkości, to jest raz. Niektórzy kierowcy, nie wiedząc o tym, hamują gwałtownie od strony Jana Pawła w stronę Kasprowicza. Ta freska jest jaka jest. No, jest, ja rozumiem, że jest prowadzona praca budowlana tej drogi i tak dalej, ale powinni dobrze dooznakować tą drogę, z tego względu, że stwarza to potencjalne zagrożenie kolizji drogowej, czyli w ruchu drogowym jest tam zagrożenie. To jest to. No i jak na razie chyba na tyle. Sprawa pilna, tak jak mówię, Kasprowicza i poprawienie bytu. Kto z państwa radnych? Pan Jan, bardzo proszę. Mikrofon. Mikrofon, proszę włączyć, tak. Ja mam takie pytanie, czy te pieniążki, które wczoraj z panią skarbnik załatwiliście, to są na dokończenie tego odcinka na Gorczeńskiej do pana pszczelarza? To może później. Tak. No. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. To pan burmistrz odpowie. Pan Janusz, bardzo proszę. Ja mam dwie interpelacje do pana burmistrza. Składam interpelację dotyczącą kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w gminie Rabka Zdrój za okres... Może do mikrofonu bardzo proszę, bo nie słychać. A mam włączony, tylko... Tylko za daleko. Okej, okej, przybliżę sobie. Za okres 2021 do 2024. Proszę podać następujące dane. Kwotę za odbiór 1 tony odpadów komunalnych, kwotę za zagospodarowanie 1 tony odpadów komunalnych. Jeżeli cena i odbiór zagospodarowania odpadów komunalnych zależna jest od frakcji odpadów, proszę uwzględnić to w odpowiedzi na interpelację. W odpowiedzi na interpelację proszę zamieścić harmonogram odbioru odpadów komunalnych od podmiotów gospodarczych, dla których prowadzona jest działalność komercyjna przez spółkę z zakłady komunalne. Proszę o podanie ilości ton odpadów zebranych od podmiotów gospodarczych w okresie analogicznym 21-24 z podziałem na frakcje w poszczególnych latach. Proszę również o wyszczególnienie kosztów składowych zawartych w tonie odpadów komunalnych, kalkulowanych przez zarząd spółki zakłady komunalne w Rabce Zdroju przy wycenie w przetargu. Drugą mam interpelację. W związku z odbytym spotkaniem w dniu 19 listopada 2024 z przedstawicielami PKP, PLK oraz Budimex, zwracam się do pana burmistrza o wystosowanie odpowiedniego pisma do ministra infrastruktury, pod które podlega PKP, aby pan minister zajął stanowisko w sprawie przejść kanalizacyjnych
Należy cały czas dążyć, aby przewierty kanalizacyjne w torowisku wykonane zostały przez PKP, bo jest to ich ewidentne zaniedbanie. Nas, gminy, nie stać na przeznaczenie 1 300 000 złotych na wykonanie tego zadania. Proszę panu ministrowi przedstawić dotychczasową korespondencję z PKP. Dziękuję panie Januszu. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa rady? Pani Ewa jeszcze się zgłasza. Chciałabym się odnieść tutaj do pana radnego Janusza i jeszcze zapytać. Panie burmistrzu, na tym spotkaniu akurat w tym momencie poszłam po protokół z poprzedniego spotkania. Jaki był powód? Pan dyrektor zaproponował, żeby w mniejszym gronie dojść do porozumienia. Dlaczego państwo, pan i pan przewodniczący rady zgodzili się na mniejsze grono? To znaczy w jakim gronie? Dlaczego pozostali radni nie mają brać udziału w takich rozmowach, jak to dotyczy mieszkańców i miasta? To, że pan dyrektor sobie proponuje, nie upoważnia go, żeby ktoś mu szedł na rękę, jeżeli on, PKP PLK, w ogóle nam na rękę nie idzie. Dziękuję. Dziękuję pani Ewo. Sprostuję tylko. Pan dyrektor zaproponował takie rozwiązanie panu burmistrzowi. Ja poprosiłem pana burmistrza, że jeżeli takie spotkanie się odbędzie, to chcę przy tym spotkaniu uczestniczyć. Tego nie wiem, tego pani nie powiem. Takie było tutaj, rzeczywiście słyszeliśmy, takie słowa była pana dyrektora, więc dlatego chciałbym tym uczestniczyć jako przewodniczący i wasz przedstawiciel, żebym wiedział, w jakim kierunku i czy jakieś uzgodnienia po prostu będą poczynione. A jako przewodniczący rady i wasz przedstawiciel, te dane, te uwagi, czy też te ustalenia bym państwu przekazał. I taka była intencja moja. Dziękuję. Pan Piotr, bardzo proszę. Panie burmistrzu, na ostatniej sesji zgłaszałem problem ulicy Kilińskiego od siwego dymu tam w dół do Chabówki, że nie ma oznakowanych linii, ale tam jeszcze jest jeden problem. Tam od Dubiela w stronę w dół do Chabówki ta ulica nie jest oświetlona w ogóle. Tam się przydało, to nie wiem, ja się na tym nie znam, no z 5-4 słupy z lampami, bo jest od Dubiela, nie ma w ogóle. Tam już na ostatnim odcinku tej drogi jest, ona się tak drastycznie łamie w dół i tam już parę razy było niebezpieczeństwo, że no auto po prostu, mimo tego, że jadą środkiem, bo nie ma oznaczonej linii, no to jeszcze jest ciemno. I bardzo bym prosił, żeby się tym zająć. I po ostatniej naszej rozmowie na temat wymiany starego oświetlenia na ulicy Kilińskiego, tych starych sodówek, pamięta pan, chciałem zapytać i upomnieć się, czy to jest nadal aktualny ten pomysł, żeby to było zrobione. To jest, tak. To jest od świego dymu tutaj w stronę rynku. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie Piotrze. Jeszcze nawiązując do poprzedniego pytania pani Ewy. Oczywiście, jeżeli pani Ewa chciałaby w takim, myślę, spotkaniu uczestniczyć, a uważam, że jeszcze powinien pan Łukasz uczestniczyć, bo to jest jego rejon wyborczy, to przecież możemy mieć delegację do uczestniczenia w takim spotkaniu. Myślę, że pan burmistrz nie ma nic przeciwko, jak najbardziej. Chcemy poznać to stanowisko PKP, dlatego że to było powiedziane. Nas nie stać na to, żebyśmy 1 300 000 wydawali na przewiert w tym momencie przez przejazd kolejowy, bo było tu wyraźnie powiedziane i wszyscy to słyszeli, że zarówno projekt, jak i wykonanie będzie leżało po stronie PKP. I jeżeli jakieś uzgodnienia będą, to oczywiście nie za państwa plecami i moimi, tylko chcielibyśmy, żebyśmy to mogli później zweryfikować, jak to wygląda. Dziękuję. Kto z państwa? Pani Ewo. Panie przewodniczący, tylko trzeba po prostu sugerować się tym protokołem, który był 27 sierpnia. Dokładnie tam jest tak. Wszystko zawarte. Dokładnie tak. Po prostu wykonanie oni scedowali na siebie, czyli PLK przekazuje wykonawcy i tyle. I po prostu trzeba tylko tego stanowiska się trzymać i nic więcej.
i wyegzekwować od PLK-in na żadne układy, nie iść z nimi, dlatego że oni nam nic nie pomagają. Nic nam, w żadnym, jakbyśmy o cokolwiek wystąpili, to co ja poprosiłam teraz o dokończenie tej drogi tam przy tym R2, no to widział pan co dyrektor. No. Tak, ma pani zupełną rację. No. Także nie ma ustępstw. Jeżeli oni nam nic nie pomagają, to my ani tyle. Dokładnie. Kto z państwa radnych? Jeszcze? Nie widzę, no to może ja na koniec jeszcze złożę jedną interpelację. W związku z brakiem odpowiedzi na moje zapytanie złożone w dniu 17 maja 2024 w sprawie planowanego chodnika w Chabówce, zwracam się ponownie z zapytaniem. Może odpowiedź uzyskałem, ale nie na zadane pytanie. Na jakim etapie, i ponawiam go, na jakim etapie znajdują się uzgodnienia w sprawie realizacji chodnika w Chabówce od przejazdu kolejowego w stronę Rokicin i tutaj uściśle? Teren wzdłuż zabudowań po prawej stronie od zakończonego chodnika przez PKP w kierunku potoku, a następnie po przejściu na drugą stronę drogi wojewódzkiej w kierunku Rokicin do istniejącego tam chodnika, bo tam już istnieje chodnik. Proszę o informację, czy gmina jest w posiadaniu koncepcji bądź projektu realizacji tego zadania, przedstawienie stanu własnościowego terenów, po którym miałaby przebiegać inwestycja, na jakim etapie są rozmowy z właścicielami o przekazaniu terenów pod realizację inwestycji, czy były spisane z właścicielami zgody lub protokoły z rokowań. Bardzo bym prosił o szczegółową odpowiedź na te pytania, dlatego że uzależniam to, też będziemy uzależniać, czy w projekcie budżetu na przyszły rok mamy ten projekt wpisać, czy ten projekt istnieje. Nie mam tej informacji. Na dzień dzisiejszy takiego projektu na ten chodnik nie ma. Chociaż już nie wiem, od której kadencji zawsze był ten projekt chodnika wpisywany w budżet, zawsze był on przesuwany i jak tego chodnika nie było, tak nie ma i nie wiem, na jaki to jest, a zabiegałem o ten chodnik, jak byłem radnym jeszcze dwie kadencje wcześniej. Chciałbym wiedzieć, na jakim to jest etapie, dlatego że no, zostałem udzielona mi odpowiedź, ale całkiem chyba nie na ten temat, bo odpowiedź uzyskałem, pani burmistrz, taki. Gmina Rabka-Zdrój jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowej. Ostatnio dowiedziałem się od pracownika, że projektu nie ma. Opracowana została dokumentacja geodezyjno-prawna związana z wydzieleniem nieruchomości pod drogę. Uzgodniona została nowa trasa oświetlenia ulicznego oraz kanału technologicznego wymaganego odrębnymi przepisami. Projektant poinformował o konieczności wykonania dodatkowych opracowań branżowych, jak również aktualizacji map do celów projektowych ze względu na nakładające się inwestycje realizowane przez PKP PLK oraz Wojewódzki Zarząd Dróg w Krakowie. No pewnie to dotyczy całkiem innej inwestycji, ale na pewno nie chodnika. Dlatego bardzo bym prosił, żeby nikt się nie obrażał na mnie, że, bo kiedyś tu powiedziałem, żeby po prostu czytać pytania ze zrozumieniem i odpowiadać na to, co się chce uzyskać odpowiedź. Bardzo bym prosił o zwrócenie uwagi na to przy tej odpowiedzi, bo to będzie też podstawa, jak przy projekcie budżetu, czy będziemy tą zmianę wprowadzać, czy też nie. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa ma zapytania? Pan Adam, bardzo proszę. Ja bym chciał złożyć taką interpelację. Przygotowanie i zestawienie złożonych wniosków o pozyskane środki zewnętrzne w roku 2024. Dziękuję. Dziękuję, panie Adamie. Nie widzę więcej pytań. W takim razie zamykam punkt 5, interpelacje, zapytania radnych. Przechodzimy do punktu 6, zamknięcie sesji. Szanowni radni, zamykam 9. sesję Rady Miejskiej. Dziękuję serdecznie państwu radnym, dziękuję panu burmistrzowi, dziękuję gościom, dziękuję pracownikom. Nie. Na piśmie. To, ale przepraszam. Ja bym się do jednej rzeczy tylko chciał odnieść. Szanowni państwo, to co mówicie o firmie. Bardzo proszę, panie burmistrzu. To już wiem, tak, po zakończeniu. Jeżeli chodzi o ulicę Zakopiańską, dzisiaj rano pracownicy, a to nie szkodzi. Dzisiaj pracownicy też dzwonili w tej sprawie. Jeżeli chodzi o ulicę Kasprowicza, sam dzwoniłem dzisiaj. To, co teraz powiedziałeś, Robert, ja